do rotmistrzu Pilecki. Pytanie, dlaczego rotmistrz Pilecki jest tak ważną postacią? Dlaczego spotykamy się właśnie dla uczczenia jego urodzin i zarazem śmierci, bo to wypada mniej więcej w podobnych dniach, w maju. Rotmistrz Pilecki jest taką ważną postacią, którą trzeba i nie wypada nawet nie uczcić. Jest to, że jest emanacją wręcz uniwersalnych i akcydentalnych wartości, jakimi powinni się ludzie charakteryzować w naszych współczesnych czasach. Ba, współczesnych. Zawsze powinni się charakteryzować. Pomyślałem, kiedy miałem tutaj się pojawić i powiedzieć parę słów, jakie inne postacie z naszej historii mogłyby być takimi bohaterami. Bohaterami, które powinny być wysławiane na całą Europę i na świat. W XV wieku mieliśmy kogoś takiego jak Zawisza Czarny, prawdziwy rycerz, oddany honorowi, Bogu, ojczyźnie i wszystkim prawdom, które uznał za słuszne. Taką postacią jest i dla XX wieku właśnie rotmistrz Pilecki, który powinien być wysławiany właśnie przez całe pokolenia wszystkich tutaj obecnych, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie i na świecie. Kto inny się wsłużył tak i był aż tak nieskazitelną postacią, która oddana była, jak już wspomniałem, Bogu, prawdzie, wolności, wszystkim uniwersalnym zasadom, którymi prawdziwy, uczciwy człowiek powinien się charakteryzować. Walcząc z dwoma strasznymi, nieludzkimi totalitaryzmami, nazizmem i komunizmem, oddał całe swoje serce dla swoich idei. Był w Oświęcimiu, ostatecznie przetrwał je, walczył w Powstaniu Warszawskim. Ostatecznie trafiło mu się zostać złapanym przez ubecję i tam naprawdę, jak było wspomniane, w więzieniu gorszym niż Auschwitz, zakatowany i zabity 25 maja 70 blisko lat temu. Co można powiedzieć o takiej osobie? Prawdziwy męczennik, który oddał właśnie całe swoje życie dla idei, dla prawdy, dla Boga i Ojczyzny. Może jeszcze wspomnieć o innej osobie, o wielkim świętym jezuicie Ignacym Loyoli, który tak samo jak właśnie rotmistrz Witold Pilecki inspirował się myślą Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. I całe swoje życie starał się działać tak, żeby właśnie prawdy wiary, prawdy wyciągnięte z serca, nadane nam przez Boga, żeby w swoim życiu kultywować i dawać świadectwo. I chyba słowo świadectwo jest tutaj najbardziej adekwatne. I tym słowem zakończę. Jeszcze raz. Świadectwo. Dziękuję.